Proszę Państwa, trwają jeszcze wydarzenia trzeciego dnia Święta Granitu, ale połączonego z rozpoczęciem Dolnośląskiego Lata tutaj w Strzegomiu. Z całego Dolnego Śląska przyjeżdżają do nas dzisiaj ludzie. To świetna promocja. Tak było wczoraj, tak jest dzisiaj. Dzisiaj na piękną wystawę związaną z giełdą minerałów. Za nami artysta rzeźbiarz Irek Zyska pracuje z młodzieżą, ale też jest piękna wystawa fotografii naszych kamieniołomów, naszych kopalni, które wykonali uczniowie zespołu szkół. Dziękujemy za te wszystkie wydarzenia. Wczoraj z Dolnego Śląska przyjechali producenci regionalnych produktów, zdrowych produktów. No i do tego jeszcze koncerty. Koncerty, które budzą dużo emocji, ale są też bardzo frekwencyjnie obłożone, bo w pierwszy dzień Martyniuk, frekwencja olbrzymia. Wczoraj trudny koncert dla ludzi starszych, ale dla młodzieży fascynujący to raper Palu. Dobraliśmy to tak, żeby każdy coś znalazł, jeśli chodzi o koncert. Nie dwa koncerty jak w zeszłym roku, ale jeden porządny. A do tego dużo zabawy, dużo spotkań i o to chodzi. Żeby się spotykać, żeby się uśmiechać, żeby być ze sobą i pamiętać, że jesteśmy ze Strzegomia, z granitowego serca Polski, że świętujemy ciężką pracę górników, skalników, choć troszeczkę teraz tej techniki tam weszło, to jest to praca bardzo ciężka, za którą Wam serdecznie dziękujemy, powodzenia i do zobaczenia za rok. Myślę, że na podobnie udanej imprezie jak ta, bo ona jest super.